Mutanci zmierzają do MCU. Portal The Illuminati podaje, że Marvel Studios, czy też Kevin Feige, pracuje nad filmem, który nosi nazwę The Mutants. Możliwe, że będzie to oczywiście reboot X-Menów ze studia Fox, oczywiście tych X-Menów, których znamy i bardzo lubimy, naszych Marvelowskich X-Menów. Wiadomo, że prawa do X-Menów miał Fox, ale Disney wykupił studio Fox, więc tym bardziej w MCU mogą się pojawić mutanci. No, wszystko na to oczywiście wskazuje. Oczywiście, no, będzie to reboot, tak jak już wspominałem. I na to wygląda, że jedynym bohaterem z Foxa, który nie przejdzie większych zmian, to będzie Deadpool. Będzie to Deadpool. No, jak można się domyślić, informacja na temat The Mutants, ale nie została jeszcze potwierdzona przez żadnego z przedstawicieli studia, niestety. No, ale no, to jednak nie zmienia faktu, że no, z wypowiedzi Kevina Feige wynikało, że no. No, gdy Marvel Studios zyskało prawa do mutantów, niemal natychmiast w studiu rozpoczęły się rozmowy na temat implementacji tych postaci dołączonego uniwersum. W trakcie też promocji serialu WandaVision, Feige wypowiedział się na ten temat następująco. Wiecie, jak bardzo kocham X-Men. To właśnie tam zaczynałem. Nie mogę wam nic powiedzieć, zanim to faktycznie ogłosimy, ale zapewniam, że wewnętrzne dyskusje trwały od dawna i nadal trwają. No, na chwilę obecną wiemy jedynie, że wstępne prace nad filmem prawdopodobnie trwają. Nie wiemy nawet, czy tytuł The Mutants będzie właściwym tytułem. No, czy to też wyłącznie robocza nazwa? Mi się wydaje, że to będzie właściwy tytuł, że Feige będzie chciał, no nie będzie chciał już tytułu X-Men, tylko The Mutants. Logo, które widzicie na miniaturce, czy też w tym filmie, jest dziełem oczywiście też fanowskim. Nie wiemy także, jakie postacie znane z komiksów X-Men i filmowego uniwersum Foxa miałyby się w tym projekcie pojawić i jacy twórcy będą za niego odpowiadać. No, na więcej informacji będziemy musieli jeszcze poczekać. Jeżeli będą jakieś kolejne informacje, to możecie się spodziewać filmu na KBM. No i co, napiszcie, czy chcecie Wolverina w nowym udziale, z nowym aktorem, czy też chcecie może Storm, czy też innych bohaterów, takich jak Magneto, ale czy profesor Xavier, ale to już raczej jest pewne. Także to tyle, to był news z ostatniej chwili, kiedy Kevin Feige wypowiadał się na temat WandaVision. Do usłyszenia, widzimy się w następnych filmach. Ja byłem Bishop i Nara.